Dobra, wracamy chyba z powrotem na te nesorki, ale miałem potężny zjazd internetu. Jak ktoś nie widział, to przeleciałem na drugi koniec tego pokoju Space Jumpem i aktywowałem ten most. Ale sobie warto trochę przetrenować tego Space Jumpa, no bo wiadomo, on będzie przydatny. Ale super fajnie, że Samus w końcu myśli i stwierdziła, że sama sobie autoryzuje ten upgrade, nie że czeka na Adama. Wow, niesamowite. I mówię, ten Space Jump po Skrua tak jest trochę mało czytelny jak na moje, ale przymknę na to oko. Bo wygląda przyjemnie kolorowo. Super, cieszę się bardzo, bo zawsze Space Jump to jest mój ulubiony, bądź jeden z ulubionych upgrade'ów, żeby go dostawać. Space Jump i Skrua, tak. W pakiecie jeszcze. To mi mówi, że powoli zbliżamy się w sumie tak na dobrą sprawę do końca gry, w sensie... Wiecie, w momencie, kiedy już mamy Space Jump, Skrua, tak, plazmę... Nie zostało nam dużo rzeczy, chyba został nam... Gravity Suit, sorry. Do zebrania. Z takich ważniejszych upgrade'ów. I nic. I powerbomby, tak. Tylko powerbomby zdobywamy już jako taki postgame'owy bonus. W głównej fabule... Wydaje mi się, że jeszcze jakiś upgrade do misaili będzie. Ale tak poza tym to właśnie to i Gravity Suit... I w sumie chyba tyle. W ogóle fajne jest to, że w tych cutscenkach renderowanych w grze nasz HUD wyświetla dokładnie te informacje, co mamy. Czyli tyle i tanków, pocisków. To jest miła dbałość o detal. O, cutscenka. O, to jest MB. Czy tam Madeline Bergman, czy tam... nie ma zaufanka... do nas. I'm not a member of the Galactic Federation. I came here because I intercepted the distress call. I'm a bounty hunter. And I know that something is after you. Please, you must believe me. Please, you must believe me. Nie ma zaufanka chyba. Działa. Jest ta metroidowa spinka. Thank you. Thank you. I'm Samus Aran. What's your name? I'm Broly. What's your power level? Madeline Bergman. Jest Madeline, proszę bardzo. Mamy panią naukowiec. The Galactic Federation was trying to create a special forces unit. It's pretty big. Composed of bioweapons. In order to make it happen, Resident Evil, słuchajcie. They were attempting to create an organization modeled after the space pirates, with the Zabezians at the center. No tak, czyli klasyczni piraci kosmiczni. Because of a certain presence, the life forms became ferocious. No tak, to tą obecnością był Ridley. Teraz już wiemy. By a certain presence, she must have meant Ridley. Wiemy to, kurwa! So you sent out the distress signal, even though it endangered your life? I had to. I felt there was a real danger. W ogóle Madeline jest równie drewniana jak Samus, jeżeli chodzi o voice acting. If that danger was real, then the risk of withholding information to protect herself was too great, clearly. And yet, wasn't she the one who set the facility's system to self-destruct? In silence, I praised her courage and sense of responsibility. At the same time, Nie, ja wiem. Her argument had some holes. Samus będzie się bawić w Ace Attorney'a teraz. Under Ridley's influence became super aggressive. Bam, 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 bam. Wouldn't they continue to merely follow their instincts?
ultimately becoming no more than a swarm of feral creatures. Mam to głęboko gdzieś, Samus. It was clear that the Galactic Federation was ready to consign their enormous mistake to oblivion. Mhm. And that's why they sent a deleter. And as for Madeline and others who knew the secret? But wait. There was another inconsistency in her story. Niesamowite. Why go to such lengths at all? With just a small flexing of the Galactic Federation's flexing. Force, they should have been able to destroy a facility of this scope with ease. So why didn't they? Hold it! Actually, there was an even more dangerous plan. Come with me. Mhm. Coś tu na nas patrzy z góry, czy? Ale hakier. Holy shit! Metroid What? Militarization plan. That's not possible. The Metroids were terminated along with Zebes. Yes. Oh! And the last of them. The baby. The baby! Yes! Yes! Wygraliśmy! Słuchajcie! The one who annihilated the space pirates? Metroid remnants were attached to your Tak, let's fucking go! They were reproduced from a piece of cell structure salvaged by the Federation. Okej, ale ważne. Federacja hoduje metroidy w sekretnej placówce badawczej. Kto by pomyślał? Ciekawe skąd to zeżnę, prawda? Metroid Fusion? And Ridley in the same way. At first, no one thought that the creature was Ridley. They didn't think it had potential as a bioweapon at all. Ta gra tak bardzo zżyna swoją strukturą z Fusion, to jest niesamowite. Nawet to, że jest sekretne laboratorium z metroidami, słuchajcie. Ridley had played dead and lured the scientist into his cage. What was left? It was a horrible sight. But in order to control Metroids, you need Mother Brain's telepathy. You don't. You don't. Nie, ona jest. Nie mogę z tego. Nie mogę. We developed an AI. To powinien być. Tak. To powinna być jakaś emocja. MB. My bad. It wasn't the mother herself. But wait. MB evolved as it communicated with the Metroids. It appears as though it began to become self-aware, much like the original Mother Brain. It's really quite remarkable. That's when it became clear to me just why Madeline was so afraid of the space pirate's resurrection. Mam wyjebane, it wasn't that her story had holes in it. Through the holes were glimpses of the danger that was right before her eyes. If everything she said was true, where are the Metroids and MB? They're in an area called Sector Zero. Wow. It's a unit that doesn't appear in any of our maps. Jak w Metroidzie Fusion! Niesamowite! Where we propagate and raise Metroids. Okay. Tylko, że Turian nie służył do tego, ale fuck off. The ultimate weapon, the Metroid, would be mass-produced. And as soon as an AI that Znaczy trochę w superze służył do tego, okej, fair enough. A special forces unit modeled after the space pirates was replaced. Ale czemu już wtedy nie mogli sobie otworzyć po prostu SR-388? If the situation were left alone, Galactic society would be put in peril. Even the ringleaders of the operation wanted to avoid that. But they still wanted the Metroids. Mm. And that's why. They decided to capture the Metroids contained in Sector Zero and delete the rest of the facility, including the space pirates, Ridley, and everyone who knew the secret. But before the ringleaders could act,
Adam appeared. Wow. Adam might have known or suspected the truth about the facility from the beginning. Regardless, since the ringleaders were members of the Galactic Federation, they could no longer act recklessly. Zaraz zasnę, słuchajcie. Zaraz zasnę. As a member of Adam's team to destroy evidence and plan each subsequent move. But having me added on as a member must have disrupted the. Ta fabuła nie ma sensu, ta cała gra nie ma sensu, Samus nie ma sensu. Nie autoryzuję tej gry. Nie autoryzuję. I've got to destroy the Metroids and NB in Sector Zero. You have to remain hidden. Jest robotem. Samus jest robotem, który udaje, że ma emocje. To było udawane. No nie jest gorsza niż X7. Jest grywalna. Does that CO happen to be Commander Adam Malkovich? No i? Co jest? Co jest? Co się stało? Halo? Halo? Co? The real leader of this operation is Commander Malkovich. I can't believe that he's here. Adam jest szefem tej operacji. Niemożliwe. Stay here until I return. Spoiler alert, nie jest. W dupie mam niespodziankę. Nie jest. Każdy wie, że nie jest. Po Fusionie każdy wie, że nie jest zresztą. Oho, czy to kasownik? A. Pif paf, wow. Sus, Amogus. Słuchajcie, może być tak, że na przyszłym streamie już skończymy fabularną część Super Metroida i zostanie nam tylko zbieractwo. Ale ja naprawdę chciałbym dotrzeć do pokoju N. Powiedziałem Super Metroida, chodziło mi o Other M, Jezu. Myślę o grze, w którą chciałbym grać, ok? Ok, ale tutaj sobie zapisujemy, tutaj słuchajcie, kończymy. Wydaje mi się, że najgorszą część gry mamy za sobą. Nie. W sensie, że charakter Samus będzie niszczony konsekwentnie, doszczętnie aż do samego końca. O to się nie martwcie, bo ta gra już o to zadba, żeby po prostu nie było tak przyjemnie. You know? No. You know. Tak jak mówiłem, na przyszłym streamie prawdopodobnie fabularnie kończymy Other M Baby, bo... Wydaje mi się, że jedyne co... No, nie zostało nam dużo. Będziemy mieli teraz Sektor Zero i po Sektorze Zero już będzie praktycznie Endgame i później zostaje nam już tylko zbieractwo, tak naprawdę Postgame. Postgame sobie jest najlepszą częścią paradoksalnie tej gry. Postgame jest fajny. Z tego co pamiętam, bo może stwierdzę, że też się. Zobaczymy. Ale anyway, słuchajcie, widzimy się w niedzielę na podcaście. Prawdopodobnie. Także... Uzgodnimy z Shinji'im, o czym chcemy pogadać przed czasem, tak żeby, wiecie, było fajnie. No. Janek gwarantuje na... A! Coś ci wypada w niedzielę? Okej. Okay. W razie co to najwyżej sobie porobimy Axioma dalej, pewnie. No to zobaczymy już jak będzie ten. Tak czy siak, słuchajcie, dzięki, że byliście, że daliście mi siły, żeby przeżyć najgorsze momenty od Rema. Zbliżamy się powoli do końca i później będzie już tylko lepiej. Także co?
Gra dla Lasoversi. Trzymajcie się, po. Cześć.